Okej. Okay. Dzień 12. Dzień 12, czyli wiadomo, minus 1, bo bug. Dzień 12. To jest prawie dzień 13. Czyli na dobrą sprawę powinno się już stąd pójść sobie i nie wrócić, żeby trzymać się. Drewno. Oczywiście, że biorę, nawet kiedy będę po niego szedł, to i tak go wezmę. To jest ten moment, kiedy powinienem rzeczywiście skupiać japę i ten. I się ogarnąć, nie? I może już w końcu uciec. Nie mam nic nielegalnego w szafce, więc lekko się nie przejmuję tym, co tam jest. Tu sobie jeszcze zrzucę to drewienko. Jakieś puste miejsce, na przykład tu. Tak, więc dzisiaj. Dzisiaj przede wszystkim fake wall, więc od tego zaczniemy. Atrapa cegły. Czyli potrzebuję kilof. Gdzie ja go rzuciłem? Kurde, gdzie jesteś, kilofie? Jesteś. Zaczynamy od robienia tu oczywiście dziury. Jak widzicie, cały czas jest 10%. Wezmę oczywiście jeszcze atrapę cegły. Mam nadzieję, że mi się uda od razu postawić atrapę. Tak. Fałszywa ściana już jest załatwiona. Tu oczywiście zwykłą cegłę położę. Śniadanie odwiedzę, oczywiście, że odwiedzę śniadanie. No cześć, panowie. Sprawdzałem sklepy, nie? Tak, zjem szybko, bo widzę, że mam 2% zmęczenia. O, szybko, już nie mam, wszystko jest pięknie. Przydałoby się trochę przypraw. No to sobie przypraw, żeby było przyprawione. No nie wiem, dorzuć jakiś na przykład kawałek kurzu. Ale się nażarłem? No jak świnia. Serio, weź powąchaj. No już wąchałem ostatni, nie będę wąchał po raz kolejny. Zwolnić kucharza! A co, bo szybko biega? To trzeba go zwalniać? Dobra, psychol oczywiście leży, nic dentystyczna, ale nic nie muszę przecinać. Dobra, koniec tego śniadanga. Fokus. Czyli tak. Stanowisko krawca. Pozwolicie, że ja robotę swoją jednak odwalę? Nie ma szans, żebym jakkolwiek poszedł tam, żeby mnie cokolwiek złapało, ponieważ jestem dość bezpieczny. Znaczy, nic... Oni jakoś nie reagują strasznie nerwowo, jak zobaczą mnie na zewnątrz, więc jestem bezpieczny, nie mogą mi nic zrobić, nie mogą mnie zrzucić do karceru i nie mogę stracić progresu dnia. Więc moja wyprawa po 4 Timber Brace'y powinna odbyć się całkiem spokojnie, pod warunkiem, że nikt nie zauważy, że zdejmuję ścianę i ją z powrotem tu wkładam. Co może się stać? Co może się wydarzyć, znając mój skill? W sumie nie stoję tutaj idealnie, gdzie mogę... Kurde, lukać do skarpetolowca, w sensie skrzyni na skarpety i inne shity. Nie, skrzyni na materiały w sumie same. I działać. Dobra, jedźmy. Yeah, biatch. Dobra, norma robocza wyrobiona. Mocny kilof nie jest mi potrzebny, tylko jest miejsce na fałszywą ścianę potrzebne i oczywiście klucz. Czerwony klucz. Czerwony klucz jest. Kilof schowam. Dobra. Jeszcze chwilę. Włączę sobie to, żeby zastanowić się, czy dobrze wszystko ogarnąłem, żeby się nie obudzić z palcem w tyłku. Mam czerwony klucz, żeby dostać się do tego dziadostwa. Będę mógł zrobić crafting note'y i potrzebuję 4 dziadostwa, żeby móc zdjąć. Dobra, czyli 2 sloty mi są tylko potrzebne, czyli mogę wziąć 4 timber brace'y, czyli 4 podpory. Chyba nic nie przegapiłem, żadnego detalu. Tylko, żeby nikt nie zauważył, że ja to w sumie wziąłem. Dobra, palec na dwójkę w razie czego. Kurde, nikt nie może tu iść. Nikt nie może iść, żeby mnie nie zauważyć. Nie zauważyli. Dobra, dwójeczka. Pięknie, fałszywa ściana jest użyta. O, jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Jak ja tu wejdę, kiedy ktoś tu wchodzi, to mogło się... Co? Wali grzmot! No nie! O Jezu, dlaczego? Najgorsze, co mogło mi się przydarzyć, to wali grzmot. Naprawdę. Okej, dobra, poszedł sobie. Uff! No tak, gra lubi dostarczać emocje. Dobra. Przeżyłem. Cały czas ktoś tu wchodzi. Mam nadzieję, że jak tu mnie zobaczą, to nie będą bardzo źli. No, szaman nie był zły. Ale to był taki moment napięcia, wiecie. Dobra, nikt tutaj się w ogóle nie przejmuje, że ja w ogóle stąd biorę drewno. Jacyś te ci strażnicy, jacyś taki niereformowalni. Okej. Jest. Będzie 2 użycia klucza schodu na to. Teraz muszę z tobą znowu tu wejść. I kurde. Palec na 6 i na S w razie czego. Dobra. Jest. Dobra. Uff. Plan wykonany, szanowni państwo. Mam 4 drewniane podpory i czas na ćwiczenia, więc pójdę sobie z tym wszystkim, bo i tak mnie przecież nie będą tutaj gonić. Wezmę czekoladę, podrzucę klucz, czekoladę położę tu. Nie wiem, czemu tak zrobiłem, ale chyba wchodziło mi o to, żeby było bliżej.
Dobra, jesteśmy na ćwiczeniach. W sumie chyba niedużo muszę ćwiczyć, bo cały czas mam jakby siłę na prawie maksa, a tak do 50 dobić po prostu. Dużo energii, żeby nie tracić. Dobra, no dobra, czyli mój drugi plan, plan B. Nie można powiedzieć plan B, bo to tak jakby plan A nie wypalił. Plan numer 2, o. Plan numer 2, jak najbardziej sukces. Mamy 4 drewniane podpory. Właśnie, dlatego nie chciałem się męczyć, bo teraz będzie kopanie. Mamy czas wolny, ja mam ciągle dostęp tutaj. I właśnie. I kopiemy, szanowni państwo, kopiemy! Wiemy dalej. Timber Brace. Pyk! Jedziemy, jedziemy do samego końca. Tego jeszcze sobie wezmę, wiecie co? Latarkę. Dokładnie widzieć, co się dzieje. Huch! Pewnie mam więcej Timber Brace'ów niż potrzebuję, ale o to chodziło w sumie. O, świetnie! Tak. No dobra. Kilo. Żeby było ciekawiej, to oczywiście trzeba pamiętać. Żebym ja nie zapomniał, że ja muszę zrobić multitool. O kurde, ile inteligencji potrzebuję do multitoola? Mi również mocny kilof się nie zepsuł, ej. Bez jaj. Muszę uważać. Multitoola powinienem zrobić chyba już, żeby mieć spokój. Bo jak się rozpędzę z tą łopatą, to zaraz coś się stanie dziwnego. Więc dobra, wydaje mi się, że zrobię multitoola. Tylko muszę porzucić Timber Brace'a. Biorę to. Ciekawe, czy mam odpowiednią ilość elegancji. 7 więcej. Dupsko, no. Zostawimy tu jeszcze jeden Timber Brace. Dobra, pójdziemy oczywiście poćwiczyć jeszcze mózg. Ile tej inteligencji tu potrzebuje? 90 pewnie, tak. No dobra. Ćwiczmy mózg. Czyli tak, będziemy mieć multitoola i teoretycznie chyba... No nie wiem jeszcze, do czego może się przydać inteligencja. Nie wiemy co... Nie wiem, co zobaczę, kurde, po drugiej stronie tego mojego... Kurcze metra! Tego tunelu. Słyszałem, że ponury wkrótce wyjdzie na wolność. Serio? To chyba chciałaś powiedzieć dziara. Dziara wyjdzie na wolność, już niebawem, już to czuję, chociaż, kurczę, coś mi się widzi, że byłoby zbyt prosto. A jeszcze się okaże, że cały ten mój tunel jest bez sensu. Ha, ale byłby wtedy jaja, że ten tunel nic mi nie daje na przykład. O, mam, jestem całkowicie zmęczony prawie. Dobra, ale multitoola zrobię. Jeps, jeps, jeps. Multitool, narzędzie wielofunkcyjne, dobrze nazwane nawet. 90%. Okej, okay, czyli misja kibel teraz jest, misja kibel. Goryl, co masz do sprzedania? Linę masz. Nie chcę liny. Tyk. Dobra. Zaliczę szybki prysznic. Wiadomo, że teraz będziemy chyba jedli, to nie ma sensu na prysznic iść. Chyba będziemy jedli, nie? Tak, kolacja. Dobra, ale jeszcze zdążę tu wykopać, żeby jeszcze sobie zrzucić zmęczenie. Jeszcze zdążę tu wykopać jakiś kawałek. Mam nadzieję, że te miny nie wybuchną, jak ja tylko wyjdę na powierzchnię. Kurza mać! Oczywiście nie wyjdę dzisiaj. Wyjdę następnego dnia, żeby zapisać progres, prawda? Akurat dnia 13. Żeby było śmiesznie. Dobra, multitool zostaje. Mogę sobie pochodzić z latarką. Idźmy na kolację, bo chyba nie zdążę w ogóle... O kuźwa. Ale mam nadzieję, że nie zobaczył, że mam ziemię. Oby nie! Oby nie! Chyba nie zdążę całej energii zrzucić, całego zmęczenia. Zobaczymy. Zobaczymy! Co ma jeszcze profesor? Talcum powder. W sensie talk kosmetyczny. Nie chcę. Kolacja się kończy, no... No, prawie. Stanowisko krawca, no tak. O, ktoś tu padł, może ma coś ciekawego. Lufa. Akurat 2 drewienka. No jak tak, to macie drewno, skurczybyki. A jak potrzebowałem, to nie. Po co? Kolejna drewniana podpora. Chyba, że do czegoś by mi się... Odczekaj 0 sekund. Już? O, twardy upadł. Jak tak, to nie mogli mi dać. Talk kosmetyczny biorę. Miętówki też wezmę. Jak tak, to nie mogli mi dać. Drewna, a teraz to nagle, kurczę, jak mi nie jest już super potrzebne, to mi go dają. Standardowo! Trolująca gierka. Dobra, stanowisko krawca przecież jest. Czyli tak, porzucamy te wszystkie rzeczy. Niech będzie ciemność. Czy ja w ogóle zdążę się wyrobić z pracą? Właśnie, normalnie to bym tę robotę dawno już porzucił, bo... Fuck. Fuck! Co się stało? Nie trafiłem! Bo po co mi ta robota, ale... No otóż, kilka razy wspominałem, wspomnę raz jeszcze, no ona mi jest, kurde, potrzebna, bo muszę tu wchodzić za free, bez klucza. A wchodzenie tu bez klucza jest tylko możliwe, kiedy jestem Taylorem. Nie pobawię się, niestety, pracą z ciężarówką.
No niestety, nie obczaiłem jeszcze ani razu tej roboty, ale być może w HMP Iron Gate spróbuję? Znaczy, jakie tam w ogóle będą roboty? Może tam w ogóle nie ma roboty do robienia i tam po prostu jest masakra. Nie wiem, co się dzieje tam. Oczywiście, znowu masz uraz w okolicy Krocza. Znaczy nie ty, tylko ktoś. Nieważne. W każdym razie znowu o Kroczu gadasz, chłopie. Ile można? Wkroczyłeś w zły stan. O Boże. Dobra. Suchar poleciał, więc możemy myśleć, co robimy dalej. Teoretycznie nie musimy robić nic dalej. Zaraz. Nie skróluje się mapa. Czyli za tym miejscem jest wolność. Tylko pytanie, czy to nie jest przypadkiem jakiś mur. W dupsko, nie wiem tego. Nie wiem tego i się nie przekonam. Jeszcze chwilę. Stanowisko krawca. Dobra, multitool oczywiście jest na tyle zajebisty, tylko ten żelbet zajmuje mi. Kurde, no właśnie, nic nie widzę przez to. Okej, czyli nie muszę już nawet używać kolejnej podpórki. Dobra, jestem na samym krańcu. To niestety nie mogę tego przebić. No właśnie. No właśnie. Pytanie jeszcze brzmi, czy ja mogę rozbrajać bomby. Będę chciał to sprawdzić. Więc może dokopię się do jakiejś bomby i spróbuję na przykład ją kliknąć. Zobaczymy, czy da się ją rozbroić. Jakkolwiek. Jeżeli da się rozbroić, to może bezpieczniej... Jasne. Bezpieczniej da się wyjść. Prysznice. Czas na prysznic. Dobra, zaraz idę. Już idę, tylko to wyrąbię. Rozłupuję kamyk. Poczekajcie na mnie. Jeszcze tylko dwa machy. Kamyk, upadaj. Krytykiem go zaraz dziabnę. O właśnie. Cudownie. Tu zostawię multitool. Tak. Zaraz tu przyjdę. No i idę, moment, muszę zrzucić cały piach. Mam nadzieję, że mogę używać tego kibla. Kurna! Pospieszyłem się. Nie wyrzuciłem wszystkiego. Wiedziałem! Wiedziałem! Przecież to było pewne. Tyle razy wrzucałem tamten kibel i nie wylał, ale ten musiał wylać. I co teraz? Ja się pytam, co teraz? Czy ktoś tu ma przepychaczkę? Bo oczywiście przepychaczka przepycha kibel. Nie wiem, co się dzieje. Kubek. I zapalniczka wezmę. Ciekawe, co się dzieje, bo to w ogóle jest mój pokój, czyli co? Czyli oni mogą mnie ukarać za to, że zrobiłem tutaj powódź. Nigdy nie przeczuwałem, nie wiedziałem, nie wyłapałem, co się dzieje, jak ktoś zauważy, że tutaj coś płonie, bądź się pali, w sensie, że płynie! Nie mam pojęcia, jaki jest efekt potem. Znaczy, jaka jest kara za to? Trzeba to przepchać. Gdzieś to był przepychacz. Świetnie, no naprawdę, teraz tego drewna jest wszędzie pełno. Znowu przerobiłem to drewno, niepotrzebnie. Nie wiem, komu będą sprawdzali cele, jeżeli będą sprawdzać mi cele i okaże się, że leję kibel, to co, to coś złego? Kurczę! To jest jeszcze dla mnie zagadka, czy ten wylany kibel to faktycznie tylko ten... jakby... kumuluje uwagę tych wszystkich Japonów, czy... czy co się teraz będzie działo z rozlanym kiblem? Czy ja mogę spokojnie zakończyć dzień i być szczęśliwy, że wszystko się udało? Mając ze sobą latarkę, kubek, zapalniczkę i drewnianą podporę? Cholera wie. No cóż, w każdym razie... ten spinacz nie musi tu leżeć. Ten spinacz mogę schować tu. Mam dwa spinacze, super. Wydaje mi się... ma po prostu... o, jasne, w tej toalecie była cały czas ziemia. Dobrze, że ją wziąłem. Dobra. Uff. Mogłoby być kiepsko, gdyby zobaczyli tę ziemię i cały progres by się poszedł chrzanić. No dobrze, szanowni państwo, ale muszę oczywiście zakończyć dzień, zanim mi tutaj ten licznik strzeli dalej. Czyli tak się kończy dzień 12. Będziemy robić pierwszą próbę ucieczki już w następnym odcinku, także, szanowni państwo, przekonamy się, co jest na górze San Pancho. Jak wyjdziemy na powierzchnię, oczywiście będziemy wychodzić chyba w nocy, bo w dzień to nas zauważą. A może nie? No, zrobimy jakąś próbę pewnie. Która pewnie skończy się tragicznie, ale nieważne, kończymy dzień, także dobranoc, płynanoc i... czy chcę zapisać grę i przespać się do rana? Tak!